Mamy takie zadanie. Oblicz pole podstawy, pole powierzchni bocznej, pole powierzchni całkowitej oraz objętość graniostosłupa. Tu mamy przedstawiony graniostosłup o podstawie trójkąta i to jest trójkąt prostokątny. Tu ma kąt prosty, nie jest ten kąt zaznaczony, ale on tutaj jest kątem prostym. I teraz kolejno trzeba byłoby wykonać to zadanie. Dla ułatwienia mam siatkę, którą tu za chwilę wkleję i pokażę Wam, jak wygląda ten graniostosłup, kiedy rozkleimy go. Już mam siatkę i pokażę Wam kolejno na ścianach, jak to wygląda. Więc tak, górna podstawa to ta, dolna podstawa to ta. Teraz dalej. Jakbym wzięła różowy kolor i chciała pokolorować ściany, to ściana różowa będzie ta. Teraz, jakbym chciała dalej pokolorować, to niebieska ściana to będzie ta ściana. I zostanie nam żółta ściana. No, ale żółta ściana to będzie ta z przodu tutaj. Jak ja bym to teraz pokolorowała, to by rysunek się nam zamazał, nie byłoby widać, bo ona nałożyłaby się z tymi kolorami. Zresztą mogę Wam pokazać, że faktycznie tak by było, że nie da rady, to te kolory będą się na siebie nakładały. Na razie niech tak będzie, jak w tej chwili jest, wystarczająco. I musimy tu policzyć kolejno pole podstawy najpierw. I zaczniemy od pola podstawy. Co jest w podstawie? W podstawie jest trójkąt. A więc najpierw zapiszemy sobie wzór na pole trójkąta. A razy H dzielone na 2. Taki jest wzór naszego trójkąta. No to teraz co to jest a co to jest H? A wypiszę tu i H także wypiszę tu. No patrzymy na trójkąt prostokątny. Trójkąt prostokątny ma taką właściwość, że obie przyprostokątne to są wysokości, wysokość spada na podstawę, albo to jest wysokość i tu spada na podstawę. Czyli mamy obojętnie, którą jak nazwiemy. Powiedzmy, że ta jest 8, a ta jest 6. Nie ma to różnicy. Podstawiamy w takim razie do naszego wzoru 8 razy 6 dzielone na 2. Możemy skrócić, na przykład 8 z 2 albo 6 z 2, obojętnie. 8 dzielone na 2 to 4, 2 dzielone na 2 to 1. I teraz mamy 4 razy 6, czyli 24 pierwsze, czyli po prostu 24, ale pamiętamy o jednostce centymetry kwadratowe ze względu na to, że jest to pole, a w polach zawsze liczymy w takich jednostkach. Przejdźmy teraz dalej. Już pole podstawowe mamy, czyli pierwsza część wykonana. Teraz pole powierzchni bocznej. I teraz co to jest te pole powierzchni bocznej? Pole powierzchni bocznej to są wszystkie boki dookoła, czyli nie ruszamy podstaw, więc nie ruszamy trójkątów. A więc to są te trzy ściany boczne. Najpierw policzę te pole boczne sposobem takim, każdą ścianę po kolei. No i teraz co to są za ściany? To są prostokąty. A więc wzór na takie pole prostokąta, no to to jest A razy tak? A więc musimy teraz dostosować odpowiednio A i B, bo to oczywiście będą różne inne, niekoniecznie AB, tylko tak się zawsze uczyliście, że A razy B. I teraz jak to będzie wyglądało w przypadku P1? Pierwszego. Pierwszy, różowy, 20 i 6 ma boki, czyli to będzie 20 razy 6, czyli 120, ale uwaga, centymetrów kwadratowych. Policzymy sobie P2. P2 to będzie 20, bo to jest ta ściana, i 10, czyli 20 razy 10, czyli 2 i 2 zera, czego? Centymetrów kwadratowych. I pole trzecie, czyli to, 20 i 8 są takie boki, czyli 20 razy 8, 2 razy 8, 16 plus jeszcze 0 centymetrów kwadratowych. Ale to jeszcze nie jest pole powierzchni bocznej. Pole powierzchni bocznej będzie wtedy,
Gdy zapiszemy PB i w tym wypadku dodamy wszystkie te ściany do siebie. Czyli 120 i 200 i jeszcze 160. To się równa. 100, 200 i 100 to jest 400. 60 i 20, 480 cm kwadratowych. I druga część zadana, niewykonana, pole powierzchni bocznej, gotowe. I teraz dalej, pole całkowite. No a pole całkowite to już wzór. 2 razy pole podstawy i dodać pole powierzchni bocznej. Bo pole całkowite to wszystkie ściany, wszystkie. Czyli zobaczcie, pole jednej ściany i pole drugiej ściany podstawy. Czyli dwie podstawy i pole wszystkich ścian bocznych, czyli PB. No to podstawmy, co wiemy. 2 razy pole podstawy, czyli 24, dodać pole powierzchni bocznej, czyli 480, to się równa 24 i 24, czyli 48, dodać 480, to się równa 528 centymetrów kwadratowych. No i zostaje nam do policzenia jeszcze objętość. Objętość, czyli V, to się równa pole podstawy razy wysokość. No to podstawiamy. Pole podstawy, czyli to te 24, razy wysokość. I tutaj nie mamy podanej dużej wysokości. Duża wysokość to jest zawsze ta krawędź, która łączy podstawę górną z podstawą dolną. A więc popatrzmy. Podstawa górna i dolna jest łączona przez liczbę 20. Czyli tu możemy napisać 20 cm, a więc razy 20. To się równa. 24 razy 2 to jest 48 i jeszcze 0, tylko tu bardzo uważamy, centymetrów sześciennych, ponieważ objętość liczymy zawsze w centymetrach sześciennych. I tak wygląda całe zadanie prawidłowo wykonane. Można oczywiście takie zadanie policzyć zupełnie innym sposobem, jeśli chodzi o pole powierzchni bocznej. I tak właśnie Wam pokażę, jak wykonać inaczej pole powierzchni bocznej. A więc usunę wszystko, co jest na tablicy, do miejsca, dla podstawy, bo ono już jest policzone, niech ono tak zostanie. Pole powierzchni bocznej można wykonać w następujący sposób. Można policzyć sobie obwód podstawy, czyli obwód naszej podstawy to będzie 8, 10 i 6, czyli 8 plus 10 plus 6 to się równa 24 centymetry. I teraz obwód tej naszej podstawy pomnożyć przez wysokość. Czyli pole powierzchni bocznej to byłoby 24 razy nasza wysokość, czyli razy 20. 24 razy 2 to jest 480 centymetrów kwadratowych. I trzeba byłoby oczywiście sprawdzić, czy faktycznie tak mieliśmy wcześniej. Jeśli tak, to znaczy, że wszystko jest prawidłowe. No i oczywiście dalej policzyć tak, jak liczyliśmy, czyli pole całkowite to 2 razy pole podstawy, czyli razy 24 i dokładamy 480, to się równa 48 plus 480, czyli to się równa 528 cm. Na to zwracamy uwagę. No i objętość trzeba było policzyć pole podstawy razy wysokość, czyli pole podstawy 24 razy wysokość 20, czyli 480 cm sześciennych. Nie patrzcie na to, że tutaj wyszły identyczne i że możecie sobie pomyśleć, że zawsze będą takie wychodziły. Nie będą zawsze wychodziły. To po prostu zbieg okoliczności, że tak nam wyszło. To wszystko, jeśli chodzi o to zadanie.